dzisiejsza impreza jest no, w jednym z takich najpopularniejszych klubów w Warszawie, na Mazowieckiej. Ty jesteś typem imprezowicza? Lubisz popić sobie? Wiesz co, ja myślę, że każdy sobie lubi popić i każdy sobie lubi poimprezować. No, skoro odparzasz siebie, no to ludzie mogą myśleć, że nie powinieneś, nie możesz. No tak, ale właśnie powiem ci jedną rzecz, że odkąd się przeprowadziłem do Warszawy, a to już jest ponad 2 lata, to nie miałem... W Poznaniu, jak jeszcze mieszkałem, imprezowałem dużo więcej. Tutaj, nie wiem, czy to natłok różnych rzeczy, ale nie było tak dużo imprez. Oczywiście pojawiały się jakieś tam sporadyczne imprezy, ale nie ma tego tak dużo. Ja myślę, że też już z takich rzeczy też trochę wydoroślałem i uważam, że bawić się można, nie trzeba, wiesz, jakoś mocno zakrapiać imprezy. Ważni są ludzie, którzy są z nami i to jest chyba najważniejsze, także w wieku 30 lat mogę to powiedzieć. Jakub, a powiedz, czy na przestrzeni tego czasu, twojej obecności tutaj w tym showbiznesie, czy jacyś ludzie cię, nie wiem, wyrolowali, zostawili, czy cię oszukali po prostu, albo czy teraz, ze względu na to, że jesteś popularny, chcieliby, no nie wiem, utrzymywać z tobą bliższy kontakt? Wiesz co, ja kiedyś, ja do dzisiaj to mam, ale wcześniej byłem też taką osobą, która ufała ludziom. Rodzice mnie tego nauczyli, że ludziom się ufa po prostu. I może byłem czasami zbyt naiwny do niektórych osób, ale zawsze są takie osoby i były takie osoby. Po prostu ufałem, myślałem, że ludzie po prostu, ludziom się ufa. Jak ktoś jest do ciebie przyjaźnie nastawiony, to jest taką osobą, która jest do ciebie po prostu przyjaźnie nastawiona. No a okazuje się, że nie zawsze tak jest, bo mamy maski i wiesz, pierwsza maska jest taka, że fajnie jest, dobrze, poklepuje ci po plecach, a potem jednak bym ci wbił ten nóż w plecy, więc no takie jest życie i myślę, że taki jest też show business i taki jest ten świat tutaj, więc no nic, trzeba to przyjąć na klatę.